W 15 miastach w Polsce, w tym także w Lesznie, odbył się pierwszy frankofoński maraton fotograficzny. W naszym mieście za jego przygotowanie odpowiadało pierwsze liceum ogólnokształcące. Organizatorem pierwszego takiego wydarzenia w naszym kraju był Instytut Francuski w Polsce. Zadaniem uczestników dwuosobowych ekip było wykonanie czterech zdjęć dotyczących poznanych chwilę wcześniej tematów. Uczestnicy na koniec dnia oddają cztery fotografie, które będą podlegały ocenie i jury, które tutaj w Lesznie wyłoni zwycięzców. I następnie wszystkie zdjęcia będą również wystawione, ukażą się na stronach Instytutu Francuskiego i tam będzie plebiscyt na nagrodę publiczności. Tematy podane były oczywiście w języku francuskim. Są to praktycznie tytuły albo jakieś fragmenty małe z piosenek francuskich. Tematy będą musieli sobie sami przetłumaczyć i dopiero potem oczywiście wykonywać te zdjęcia. Konkurs zorganizowano głównie po to, by promować język francuski. Uczniowie wstrzymywali się z tym zapisem, bo bali się tego francuskiego. Nie wiedzieli, czy sobie dadzą radę. I nawet osoby, zapraszaliśmy do konkursu osoby, które nie są związane bezpośrednio z językiem francuskim, nie uczą się francuskiego, ale w jakiś sposób chciałyby, pewnie interesują się fotografią i chciałyby uczestniczyć. I te osoby, podejrzewam, że wiele z nich zrezygnowało właśnie ze względu na to, że to jest po francusku. A chcemy właśnie wyjść do wszystkich tak, żeby ten francuski stał się troszeczkę bardziej przyjazny. W konkursie uczestniczyło 18 ekip, 15 było tych składających się z uczniów. W porównaniu z innymi miastami wypadliśmy dość dobrze, bo na przykład w Poznaniu, który jest zdecydowanie większy od Leszna, było tylko kilka drużyn. Na udział w konkursie zdecydowali się m.in. Michał Włodarczak i Mikołaj Kaźmierczak. My jesteśmy pasjonatami Francji, jesteśmy w ogóle lubimy tę kulturę. I jeżeli od razu wiedzieliśmy, że zgłosimy się do tego konkursu, jak powstał ten temat. Co w takim razie Was pasjonuje? Między innymi sama kultura francuska, muzyka francuska, kluby piłkarskie z Francji. Dwa pierwsze tematy nie przysporzyły im większych problemów. Jednym z tematów jest cytat: wyglądasz pięknie niż zwykle, i pomyśleliśmy o kobiecie, która przymierza suknię ślubną. I już mamy załatwione te zdjęcia i będziemy je robić. Czyli myślicie, że te tematy trudne czy proste? Raczej proste. Zwycięzców maratonu poznamy jutro. Wyniki ogłoszone zostaną podczas Dnia Języków Obcych.